Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie w audycji Porozmawiajmy o piosenkach w Radiu RDC. Ja nazywam się Marcin Rubiec i dzisiaj mam niewątpliwą przyjemność gościć wspaniałego gościa, jedyną i niepowtarzalną wokalistkę, kompozytorkę, a przede wszystkim wulkan pozytywnej energii, czyli Majkę Jeżowską. Witam serdecznie, dziękuję za zaproszenie, bo ja bardzo lubię rozmawiać o piosenkach. No to bardzo mi miło, bo taki jest tytuł też mojej audycji. Chciałbym zacząć od twojego nowego przeboju, czyli duetu Bawimy się w życie z Malikiem Montaną. Powiedz, skąd pomysł na taką niecodzienną współpracę z raperem? Ja miałam już w swojej przeszłości kolaborację takiego typu, na przykład dwa lata temu singiel Piekło jest w nas z Problemem, no z bardzo znanym duetem raperskim Oskarem i Stizem. Oni się sami do mnie zgłosili i troszkę było to dla mnie takie pierwsze zetknięcie się przede wszystkim z publicznością hip-hopową, bo wiesz, piosenki powstają w studio i potem sobie żyją swoim życiem. Ale ja już po ukazaniu się ich płyty Art Brut 2 dostawałam taki feedback fajny, że to jest super numer. A muszę powiedzieć, że tylko dlatego, że moja płyta Wibracje z lat 80. była zremasterowana i ukazała się w streamingu. I oni tak na mnie trafili jakby na tą płytę. I wybrali utwór, który właściwie nie był przebojem, ale ja wiedziałam, że jest bardzo dobrą piosenką po prostu. I że zawsze, ma ten potencjał, prawda? Zawsze żałuję, jak z mojego punktu widzenia dobra piosenka nie staje się przebojem. To znaczy przebojem. Takim, który na hasło, na tytuł wszyscy reagują i zaczynają śpiewać. Tak? Spisek owadów z tekstem Andrzeja Mogielnickiego. Dosyć poważny o depresji, można powiedzieć, o zamknięciu się w sobie, o niezgodzie na rzeczywistość. To były lata 80., przypomnijmy, więc ten tekst miał w sobie dużo, dużo ukrytych przesłań, a refren Piekło jest w nas, nie gdzieś o dwa kroki stąd, piekło jest w nas, sami sobie to piekło potrafimy stworzyć, zgotować, prawda? Tak. W głowie, w życiu, w domu i to, jak została ta piosenka przyjęta przez publiczność, przez fanów Problemu. Ja byłam z nimi w trasie. Fantastyczna przygoda. Byłam na kilku koncertach, między innymi na Męskim Graniu w Żywcu. O, proszę. I na Polish Hip Hop Festival w Płocku. To jest zupełnie inna rzeczywistość, inny świat, inna publiczność. To jest taka publiczność, która zna każde słowo każdego utworu. Więc wiedziałam, że to jest taki klimat, który mi bardzo pasuje. A ponieważ w tym roku obchodzę jubileusz, to chciałam zrobić coś niezwykłego. Bo gdybym nagrała sama jakąś piosenkę nową, czy z koleżanką, to nie zrobiłoby takiego wrażenia. A jak padła propozycja, że może coś razem z Malikiem Montaną, który w tym samym dniu na Polsat Hit Festival występował. Więc pomyślałam sobie, że to jest super okazja, że jest na miejscu i nie będzie można problemu. Można te dwa światy połączyć. Tak, a poza tym nie będzie problemu z logistyką, wiemy, że to jest trudne. Tak, bo to jest sobota, wszyscy gramy gdzieś tam koncerty i nikt nie będzie specjalnie dla mnie przyjeżdżał na jeden numer. Więc to było troszkę takie spowodowane logistyką i również tym, że go poznałam i złapałam z nim taki fajny vibe. Bardzo miły, kulturalny. Kulturalny człowiek, z którym zaczęliśmy sobie gadać o tych właśnie dwóch światach. No i on się podpalił do tego pomysłu, ja też. To nie jest tak, że on sobie pisze tekst i mi pokazuje, tylko on tworzy tekst w studio, na miejscu, więc ja tam byłam,
puszczaliśmy tą część, którą ja już mam nagraną i ten kawałek, który on musi wypełnić. I, no i to była taka współpraca prawdziwa, bo ja... No spotkaliście się w studiu, prawda? Tak, ale też byłam po to, żeby on nie odleciał w jakieś rejony, które nie będą pasować. Tak, tak. Bo wiadomo, że no, każdy tworzy po swojemu. Oczywiście. I z innych powodów i o czymś innym śpiewa, więc musiałam pilnować, żeby ta część, którą napisał dla mnie Jacek Cygan na jubileusz, która no, robi wrażenie na tych ludziach, którzy wysłuchują tą ciekawostkę, która polega na tym, że Jacek cytuje fragmenty moich piosenek z przeszłości. Jak się słucha piosenki i nie wsłuchuje się, to przelatuje, nikt nie zwraca na to uwagi. Ja zwracam na to uwagę i dopiero jak przed wykonywaniem tej piosenki na koncertach mówię, posłuchajcie i sprawdźcie, ile piosenek odnaleźliście w tym tekście. Tu zaczynają ludzie i widzę po oczach, że o rzeczywiście, to jest z tej piosenki, a to jest z tej. Więc ja wiem, że dzisiaj piosenki służą do wypełnienia takiego tła, do pracy, do jakiejś rozmowy. Żeby nie rozmowy, przeszkadzało. Żeby nie przeszkadzało, często, więc tak. Naprawdę bardzo mało ludzi zwraca uwagę na to, o co chodzi w piosence. I może dlatego bardzo dużo piosenek jest o niczym po prostu. Tak, ja, i przelatują, ja prawda? Tak, ja czasami próbuję się słuchać, znaleźć jakiś sens i nie znajduję go. Więc myślę, że właśnie dlatego tak piosenki teraz powstają, żeby nie przeszkadzały, żeby słuchacz nie musiał czasem się zastanowić, że to jest o czymś ważnym. To jest smutne, ale takie są czasy. Tak takie się porobiło, są czasy. Nie? Ale my walczymy i za chwilę posłuchamy. No walczymy i posłuchamy cały czas piosenki, która zdecydowanie jest o czymś. Także tutaj wspomnimy też Jacka Cygana, o którym mówiłaś. Przede wszystkim, wiesz co, Marcin, udało się bo to nie zawsze się udaje, nawet jak bardzo chcesz, doskonale o tym wiesz, że piosenka wpada w ucho od razu. Tak. To jest coś niesamowitego. Jak się czasami bardzo staramy, to nie wychodzi. Nie wychodzi, a tu wyszło tak, że moja wnuczka, która ma 2,5 lat, podśpiewuje refren. I jak ona śpiewa Póki kochamy życie w tych małych usteczkach, no, to jest sprawa. Coś cudnego. No. Mój syn, który jest bardzo sceptyczny i naprawdę ma wysublimowany gust muzyczny, chodzi po domu i podśpiewuje melodię refrenu, no to potem po koncertach spotykam się z fanami i mówią, że codziennie słuchają tej piosenki. Więc no, to tylko się serce cieszy. No to nie pozostaje nam nic innego, jak zaprosić słuchaczy RDC do posłuchania tej piosenki. Przed nami Majka Jeżowska i Malik Montana. Bawimy się w życie. To była najnowsza propozycja naszego gościa, Majki Jeżowskiej i Malika Montany. Majka, nie wiem, czy o to cię pytali wcześniej dziennikarze, chociaż podejrzewam, że pytali cię o różne rzeczy. Jestem ciekaw, czego mała Majka słuchała w dzieciństwie. Czy to były piosenki dla dzieci, czy może jakiś Nat King Cole? Co to było? No wiesz co, ja jestem rocznikiem 60. Nie było wtedy oczywiście internetu, płyt. Były pocztówki dźwiękowe. No i moi właśnie rodzice kupowali pocztówki dźwiękowe. No to była okropna jakość, wiadomo. Był jakiś taki odtwarzacz, wiesz, tak, typu Bambino. Tak, adapterek. Tak, tak. No i ja słuchałam tego, co rodzice słuchają. Oprócz tego takich piosenek, które jako małe dzieci, wiadomo, Stary Niedźwiedź mocno śpi, Mam chusteczkę haftowaną, no bo tak, to się klasyki. To przy zabawie takiej wspólnej to się śpiewało. Ale tak naprawdę to tak, pierwsze piosenki, jakie pamiętam w ogóle, to był Rudy Ryc, Haliny Majdaniec, czyli o Rudy Ryc. Zresztą potem śpiewałam to na festiwalu w Opolu, w jakimś koncercie. Janusz Gniatkowski. Apasionata. Jabłuszko pełno snu. Tak, to chyba Wojnicki, prawda? Śpiewał, tak. Więc to są piosenki, których rodzice słuchali, no bo kupowali te pocztówki dźwiękowe. No nie było nic innego. I dopiero potem pamiętam, że jak zaczęłam oglądać telewizję,
No to bardzo mi się podobały czerwone gitary. Wszystkie się kochałyśmy w Sewerynie Krajewskim, wiadomo. Potem było no to co, wiesz, no wszystko to, co było w telewizji, tak? I w polskim radiu. Ale jak już byłam uczennicą szkoły muzycznej, no to poznawałam starszych kolegów, którzy mi pokazywali i pomagali odkrywać muzykę, która nie była dostępna. O, w ten sposób. Poznałam Pink Floyd, Earth, Wind and Fire. Wiesz, muzykę, której nie było w przestrzeni publicznej. Nikt takiej muzyki nie grał. Więc to było... Pamiętam, że taki dużo starszy kolega mówi, słuchaj, znajdź sobie Radio Luksemburg. I myśmy mieli w domu taki radioodbiornik, wiesz, taki... Z gałką dużą. Z gałką i z tą taką, wiesz, tkaniną. Tak, tak. No jak to się da? Nie, teraz no, nie one wiem, takie... osiągają bardzo duże ceny na Allegro, bo to generalnie jest kultowa tak? sytuacja taka właśnie. No ale to były takie były radia. No. I ja, tak. ja miałam to radio w swoim pokoju. No i szukałam tej częstotliwości, o której mi mówił kolega. I znalazłam to Radio Luksemburg. Trzeszczało, traciło, wiesz, traciło dobry odbiór czasami, wracało i tak, tak dalej. Więc ja z wypiekami na twarzy siedziałam przed tym radiem i cały czas tą gałką kręciłam. Tak. I tak się dowiedziałam o istnieniu Stevie'ego Wondera na przykład. I no, zakochałam się w czarnej muzie i w ogóle w amerykańskiej muzie. Nie kosztowało mnie to dużo, bo ja po prostu ją czułam. Ja zawsze byłam bliżej tego, co się działo tam, niż w Europie. Europejska muza w ogóle mnie nie interesuje. A to cię tak muszę naprawdę. Spytać właśnie, bo jeśli chodzi o tę amerykańską muzykę, czy masz jakiś taki koncert, na którym byłaś, no nie wiem, czy byłaś na przykład na Stevie Wonderze kiedyś, jakiś inny? Byłam, ale mój pierwszy koncert, który zaliczyłam, jak pojechałam pierwszy raz do Stanów Zjednoczonych, jako jeszcze studentka Akademii Muzycznej w Katowicach, to była Chaka Khan. O, proszę, no niesamowita też. I to zupełnie przez przypadek miała, to nie był taki koncert biletowany, tylko to był koncert chyba w takim klubie dużym, zamkniętym i chyba tylko członkowie mogli tam wejść, ale ktoś mnie zgarnął po moim występie w klubie. Chcesz jechać gdzieś tam do downtown w Chicago, będzie jakaś tam czarnoskóra. Ja mówię, jak się nazywa? Chaka Khan. Jezu, no pewnie. Już ain't nobody, prawda? I od razu. No. Nie, no super. Byłam no, na Peterze Gabrielu. No byłam na wielu koncertach, mieszkając w Stanach Zjednoczonych. Oczywiście, mieszkałam ponad 10 lat, więc... pamiętam, jak się rozpłakałam ze szczęścia, jak poszłam na koncert Earth, Wind and Fire. Byłam wielką fanką ich. No to jest właśnie jedna z takich pierwszych gwiazd, której słuchałam i która mnie absolutnie zachwyciła perfekcyjnym brzmieniem, aranżami, jakimś niedoścignionym wzorem grania, śpiewania, harmonii i tak dalej. To był show i czat absolutny. I nie miałam biletu, pojechałam pod halę w Chicago i kupiłam od konika 2 razy droższy bilet, za to w 5. rzędzie. No i to jak, już bliżej prawie nie można. No i jak się wyłaniali spod sceny, wjeżdżali w taki kuli ziemskiej i zaczął się pierwszy numer, to się popłakałam ze szczęścia, więc... No, piękne chwile. A my wracamy do piosenek Majki Jeżowskiej i przed nami utwór Skazana. To był utwór Skazana z udziałem Leny Romul, a na gitarze fantastyczny Łukasz Stępniewicz. No tak, podobno twój kolega. No właśnie, to jest sami mój... znajomi. To no tak, a to jest mój gitarzysta i on produkował ten utwór. Utwór, który powstał po moich przeżyciach osobistych, więc musiałam to wylać na papier i na fortepian. Nic nie daje takiego nawet jak cierpienie, o, jakieś oczywiście, toksyczne relacje. Ale gramy ten numer na koncertach i ci, którzy przeżyli trudne rozstania, to
to wiedzą, że to jest dla nich. Tak. Majka, powiedz, bo jakiś czas temu wystąpiłaś w filmie Pokolenie IKEA, grałaś matkę jednego z bohaterów, natomiast ja bym cię widział absolutnie w musicalu. Myślę, że byłabyś genialna i kiedy no, jest szansa, żeby to marzenie się spełniło? Słuchaj, chyba nie tylko ja moje. Ja miałam taką namiastkę musicalową w takim spektaklu który robił Michał Walczak na 50-lecie filmu Hydrozagadka. Byłam ostatnią syreną. Tak się nazywał spektakl. Ostatnia syrena. I to był taki ponad dwugodzinny spektakl, musical, w którym można było zobaczyć postaci z filmu Hydrozagadka. Ja byłam 700-letnią syreną, która była rockową gwiazdą i miałam piękny kostium. Śpiewałam trzy piosenki nowe, nie swoje, napisane specjalnie do tego spektaklu. I to był naprawdę taki moment, że można było przede wszystkim grać taki spektakl z powodzeniem przez lata. Natomiast no, pandemia wszystko zmieniła. I potem jako syrena występowałam w Teatrze Rampa w takim musicalu Grand Musical Hotel. Byłam gościem, również byłam syreną i te piosenki z tamtego spektaklu śpiewałam. To było bardzo pięknie jakoś tam pokazane. Wiesz co, ja oczywiście ja uwielbiam musicale. I może też z tej miłości nagrałam, no to już będzie chyba 8 lat temu, płytę, nie wiem czy wiesz, z piosenkami z filmów Disneya. A. Nazywa się Bajkowo. Nie wszyscy o nim wiedzą, dlatego mówię, jest piękna mówię, okładka, bo nawet wiem, że właśnie na niektórych plakatach jest to twoje zdjęcie, takie tak. Właśnie i Bajkowo. Można absolutnie znaleźć tę płytę na platformach streamingowych. Polecam, bo ona może komuś po prostu zmienić postrzeganie mojej osoby. Bo z tym jest zawsze problem, że ktoś tam sobie szufladkuje, o, Majka Jeżowska, fajne piosenki pisze, śpiewa dla dzieci, dla dorosłych też, ale generalnie jest taka, no, taka nasza kolorowa, popowa. Natomiast ja na tej płycie Bajkowej śpiewam, no według mnie, takie piosenki z filmów Disneya, które pasują do mnie, które mi się podobają, z orkiestrą symfoniczną. O, i to jest musicalowe sprawa. Śpiewanie. To jest musicalowe tak, śpiewanie. Prawdziwe. Ja nawet przed nagraniem, w trakcie nagrywania tej płyty chodziłam na zajęcia wokalne. Ale śpiewu operowego czy musicalowego bardziej? No takiego, bardziej? Wiesz, takiego szerokiego, tak, szerokiego bo tak. Miałam problem na przykład z większym oddechem, tak, z utrzymaniem długich nut. Niektóre naprawdę bardzo trudne technicznie piosenki. Tak, one są bardzo. Jak śpiewasz pop, to tak. Wiesz, to zapominasz czasami, że można inaczej coś zaśpiewać. I pamiętam, że puściłam pierwszy raz jakieś tam nagranie, no powiedzmy Kolorowy wiatr z Pocahontas, czy Dodaj cukru łyżeczkę z Mary Poppins, czy jest Pracować będzie lżej z Zaczarowanej, naprawdę bardzo szybkie tempo. Tej historii bieg, duet z Andrzejem Piasecznym, tak. z Pięknej i Bestii. I jest bardzo dużo pięknych aranżacji, cudownych naprawdę, Tomka Filipczaka. I to było właśnie takie otarcie się o musical, o filharmonię. Nie wiem dlaczego udało mi się zagrać tylko dwa koncerty w filharmoniach z tym repertuarem. Uważam, że absolutnie niewykorzystany temat, bo połączenie Majki Jeżowskiej i Disneya, czyli dwóch takich, nie chcę mówić o sobie w taki jakiś bałwochwalczy sposób, ale można powiedzieć ikon twórczości dla dzieci. Tak, no taka jest prawda. To połączenie tego. Ludzie, wiesz co, producenci, organizatorzy nie wpadają na genialne pomysły, które leżą obok. Ale tak, myślę sobie, jak rozmawiamy, może warto im podpowiedzieć właśnie. Ale dlaczego nikt mi nie zaproponował nigdy na przykład dubbingu w filmie? Znaczy, z tym dubbingiem dla mnie to sprawdza, myślę sobie, że to jest przedziwna sprawa, bo dziwne. To po prostu aż jakiejś gościnnej roli obsada, w musicalu. Prawda? No, tak. No nie, no wiesz, trudno, żebym ja
po 45 latach obecności w showbiznesie myślała, że nikt jeszcze nie zauważył, że się do tego nadaje. Ale Majka, ja jestem szczery jako osoba i myślę sobie, nie wiemy do końca, kto nas dzisiaj słucha, także może słucha jakiś producent, może ktoś od castingu, także uśmiechamy się do tych osób, wysyłamy dobrą energię, a my pozostajemy... Wysyłamy. Więc ja bym, ja bym chciała... teraz zaprezentować Państwu, żeby tak nie było gołosłownie. Tak, gołosłownie. Jeden z utworów z płyty Bajkowo. To zapowiedź, jaki to będzie utwór? No to będzie taki klasyk disneyowski. When you wish upon the star. Posłuchajmy. Nie wiem, czy wszyscy wiedzą, ale ja może przypomnę, że Majka Jeżowska to nie tylko wokalistka, ale przede wszystkim kompozytorka w większości swoich fantastycznych piosenek. Tak. Natomiast miałaś też szczęście współpracować z wyjątkowymi osobami. Jedną z takich osób była Agnieszka Osiecka. Też Marek Dudkiewicz, który kazał cię pozdrowić. O, bardzo dziękuję. No tak, w końcu Marek najpiękniejsza Dudkiewicz, w klasie, prawda? Najpiękniejsza w klasie, tak. Ale też od wielu lat współpracujesz z Jackiem Cyganem. Powiesz trochę o tej przyjaźni i współpracy. No Jacek napisał chyba najwięcej moich przebojów. I z Jackiem się cudownie współpracuje. Jacek czasami jest nawet producentem piosenki. Tak było w przypadku Kochane Panie Mikołaju. To jest mój zimowy hicior. To był moment, w którym ja miałam szansę nie nagrywać już piosenek dla dzieci. I skończyć jakby z tą twórczością. I nagle dostaję od Jacka tekst Kochany Panie Mikołaju. Ja mówię, Jacek, ale ja już nie chcę piosenek dla dzieci. A Jacek mówi, Majka, no ale co roku w grudniu w okresie mikołajowym grasz koncerty, a nie masz w ogóle piosenki o Mikołaju. No nie powinnaś mieć. Ja mówię, no może powinna mieć. No dobra. Patrzę na ten tekst, a on jest jakiś taki, wiesz... Od sasa do lasa. Jedna część jest, jakieś ma długie frazy, druga ma krótsze, jakby trzy części, A, B i C. Tak. Wiesz sam, że no nie jest to łatwe, jest to bardzo trudne, tak, jak tak. Tekst jest nierówny. Poszarpany, tak. Tak, poszarpany. I ja mówię, Jacek, ale to jest jakiś... Mówi, posłuchaj, bo ja tak sobie wyobraziłem, i tu właśnie jest zmysł producencki Jacka Cygana. Ja tak sobie wyobraziłem, że ta pierwsza część będzie liryczna. Druga część jest taka średnia, już wchodzi tempo. A trzecia to jest cytat z Jingle Bells. Oh. A ja mówię, aha, czyli hu hu ha, hu hu ha, nasza zima zła. On to wymyślił, połączenie hu hu ha i Jingle Bells. To przecież idealnie pasuje, prawda? Tak. I ja tę piosenkę nagrywałam w Stanach Zjednoczonych. Mój ówczesny małżonek, amerykański też muzyk, mówię, słuchaj, tak to wymyśliłam. On mówi, no jak to? No trzy różne tempa w jednej piosence? Przecież to się kupy nie trzyma. Ja mówię, uwierz mi, że to ma sens z tekstem, bo ty nie rozumiesz... tekstu. W studio byli oczywiście amerykańscy muzycy, którzy nagrywali ze mną całe płyty, Kolorowe dzieci, Kochaj czworonogi. Oni się zawsze pytali tylko, o czym to jest. Ja tak mniej więcej mówiłam o tym. I to przejście z jednego rytmu na drugi wyszło bardzo płynnie i dodatkowo właśnie Tom Logan, który jest kompozytorem duetu On nie kochał nas z Krysią Prońko, o czym też nie wszyscy wiedzą. On po prostu wymyślił, że nagra Mikołaja i tam pomiędzy częścią B a C, gdzie jest taki newralgiczny punkt, jak przejść do tego szybkiego tempa i on zrobił po prostu głos Mikołaja. Ho, 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 tu, 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 tu. I już to wchodzi. Więc tak, to są takie smaczki, o których nie wszyscy wiedzą. Jacek Cygan napisał dla mnie ostatnio Duszka. Przepiękny tekst o Duszku, który mieszka w magazynie rzeczy niepotrzebnych. I mówi, Majeczko, chciałbym, żebyś napisała muzę. No i ja podchodziłam, chyba rok czasu był ten tekst u mnie na fortepianie. I tak próbowałam zrobić przebojowy utwór, a potem, jak już się zbliżał ten moment premiery, tak patrzę na ten tekst, bo u Jacka Cygana jest zawsze podpowiedź w tekście. Jest jakiś zaklęty pomysł,
o, jaka to ma być piosenka? I jak po raz kolejny patrzyłam na ten tekst i wyobraziłam sobie tego małego duszka, który pływa nad nami w przestrzeni, jest taki zwiewny, to pomyślałam sobie, że to musi być walczyk. No. W życiu, wiesz, walczyka nie napisałam. I że akordeon, taki zwiewny, duszkowy walczyk. Jak nagrałam tą piosenkę i wysłałam Jackowi, Jacek zadzwonił chyba o północy, powiedział: Majka, to jest coś pięknego. To jest sztuka przez wielkie S. I to jest piękna piosenka i dodajmy, że jest też bardzo ładny album, w ogóle wydany, książka, tak, prawda? Tak, i do tego, tak, jest ta piosenka. Tak, tak. Także no co, zapraszamy słuchaczy RDC do posłuchania teraz Duszka. To był liryczny Duszek z tekstem, przepraszam, to był liryczny Duszek z tekstem Jacka Cygana i muzyką Majki Jeżowskiej. Majka, jesteś kobietą spełnioną, gwiazdą, kompozytorką, producentką i zastanawiam się, jakie cechy powinien mieć mężczyzna, żeby ci zaimponować, bo jak rozmawiam z moimi koleżankami, to one narzekają, że w tej chwili mężczyźni są słabsi niż kiedyś, że kobiety są silne, coraz lepiej wykształcone, piękne, zadbane, a z tymi mężczyznami, no... Różnie bywa. Różnie bywa. No więc jakie cechy musi mieć mężczyzna, żeby zwrócił uwagę Majki Jeżowskiej? Wiesz, no... Na dzień dzisiejszy. Tak, jak to się mówi. Na dzień dzisiejszy. No musi mieć, musi też być spełniony, na pewno, bo to spełnienie daje pewność siebie. To, że o nas się mówi, o nas kobietach, że jesteśmy takie silne. Girl power, prawda? Tak. To dlatego, że jesteśmy pewne już dzisiaj tego, czego chcemy od życia. Pewne swojej wartości. I zauważ, jak ktoś jest niepewny siebie, to jest mniej atrakcyjny. Tak, no, tak mi się wydaje. Więc to spełnienie jest podstawą. I nieważne, o jakie spełnienie chodzi, czy zawodowe, czy finansowe, czy jakieś tam prywatne, no najczęściej wszystko idzie w parze, że o spełnieniu mówimy wtedy, kiedy no, we wszystkich dziedzinach tak, życia jest. Nam się darzy i mamy to ogarnięte jakoś. To daje pewność siebie, a pewność siebie to jest wyprostowana klata, wiesz, uśmiech na twarzy, a nie frustracja. Agresja, prawda? Nawet nie, wiesz, takie chowanie się do swojej skorupy, bo się czegoś wstydzimy, czegoś się boimy, bo nie jesteśmy pewni, czy jesteśmy fajni chociażby. Tak. A jak jesteś osobą spełnioną, no to wchodzisz w uśmiech, z uśmiechem, nawet w nowe tak. towarzystwo tak. i wszyscy nagle zwracają na ciebie uwagę. I to chyba głównie o to chodzi. To nie są cechy jakieś, wiesz, szczególne, bo ja nie mam... Że musi być przystojny, wysoki brunet albo blondyn. Nawet nigdy nie miałam takiego. Tak. Wiesz, jakby ktoś sobie zadał trud i poszukał w internecie, czy w ogóle wszystkich moich... Byłych, to po prostu każdy jest inny. Nie mam wspólnego mianownika. Nie, każdy jest inny, absolutnie, w ogóle od sasa do lasa, naprawdę. Jedyną chyba taką cechą, która dzisiaj jest dla mnie ważna, to jest właśnie młodzieńczy duch i pasja. I to nie chodzi o PESEL, ale fajnie by było, jakby był młodszy, bo ja wtedy mogę czerpać troszkę więcej energii, ale się zarażać. Ale coraz więcej właśnie związków, no, że kobiety tak mają jest, młodszych partnerów. No, tak. Ale chodzi też o takiego młodego ducha. Młodego ja sobie ducha. Nie wyobrażam, wiesz... Z jakimś dziadersem, prawda? Ja taka tutaj, jestem tak. i naprawdę to nie jest... Ja nawet nie umiem wytłumaczyć dlaczego, ale pewnie dlatego, że tak długo występowałam dla dzieci. Tak długo musiałam być w formie. Musiałam być uśmiechnięta od samego rana. No, no od tak. rana mam dobry humor. Chociaż ja nie lubię rano wstawać. Absolutnie. Ale tak życie się potoczyło i moja kariera, że byłam postrzegana jako właśnie pani, która śpiewa dla dzieci. W związku z czym moje koncerty potrafiły być o 9 rano. No tak, bo to czasem, prawda, i wtedy, szkoły, wiesz, i tak masz przed sobą na przykład 1000 dzieciaków. I nie możesz być dziadersem, nie możesz tak. być panią, którą łupię w kościach. Tak, no nie możesz. Za godzinę zaczniemy, bo coś tutaj strzyka wiesz, w krzyżu. To tak. mnie trzymało w formie. Tak,
w formie i na takim poziomie energetycznym, że ja przyjmowałam od tej mojej cudownej publiczności, pełnej energii, non-stop energię. I moje rówieśniczki, nawet młodsze dziewczyny mówią, Boże, ty jak wchodzisz, to od razu jest energia. No ja tego nie udaję, proszę Państwa. Naprawdę nie udaję, to jest. Być może dlatego, że właśnie pracuję zawsze z młodymi ludźmi, z dużo młodszymi, więc czerpię od nich taką energię i radość. A poza tym ja naprawdę lubię to, co robię. To jest to spełnienie. Jesteś pasjonatką, prawda? To jest to spełnienie. Ja lubię występować, ja lubię ludzi, ja lubię gadać z tobą, z fanami po koncertach. My sobie gadamy, robimy zdjęcia. To nie jest udawane. Tak. To mnie napędza. Ja oczywiście po weekendzie, gdzie gram codziennie, wracam do domu, to na ogół poniedziałek jest, wiesz, dzień na wypoczynek, tak. Na reset. Niechętnie wtedy rozmawiam przez telefon i tak dalej. No muszę się uspokoić na chwilę. Zresetować troszkę. Ale generalnie jestem pełna energii jeszcze. Sama się dziwię. I dlatego nie mogę stetryczyć. No nie umiem. Mówiąc o energii, to może posłuchajmy piosenki Margarita, bo jest bardzo energetyczna. No dobrze. To była roztańczona Margarita i nasz gość, Majka Jeżowska. Od twojego słynnego już koncertu na Poland Rock Festival upłynęło kilka lat, natomiast tego, co słyszałem tutaj między naszymi wejściami na antenę, podobno już kolejny występ za chwilkę. Tylko niestety nie mój, taki w pełni. Tak. O, słuchaj, no przyniosłam pokazać Państwu. Och, proszę Państwa, winyl, jest winyl. Ten słynny koncert zaowocował przede wszystkim podwójną płytą DVD i płytą audio, za którą byłam nominowana po raz pierwszy w życiu do Nagrody Muzycznej Fryderyki w kategorii muzyka rockowa. O, proszę. No i winyl pięknie wydany. Nie wiem, czy wiecie, ale Jurek Owsiak, który wymyślił w ogóle... Jest witrażystą, powiem. Tak, jest witrażystą i to są bardzo często jego... Kolory piękne. Jego grafiki. Wszystkie jakby okładki, plakaty, t-shirty, to on projektuje. Ale piękne kolory, naprawdę. Tak. No. Państwo tego nie widzą w radiu, ale muszą nam uwierzyć na słowo. Tak. Ten koncert przeszedł do historii, wszystkich Poland Rocków i Woodstocków z tej racji, że był kompletnym zaskoczeniem i niespodzianką dla słuchaczy. Dla mnie również, bo ja nie sądziłam, że przyjdzie na nasz koncert 100 tysięcy ludzi, prawie, że będzie pod małą sceną, która jest tylko z nazwy, bo to jest naprawdę bardzo duża scena, że będzie więcej ludzi niż pod dużą sceną, gdzie grała gwiazda heavy metalu. Tak, no to było szaleństwo absolutne. Ludzie przyszli tam przez przypadek, trochę dla beki, żeby się pośmiać, zobaczyć panią, której nie widzieli 30 lat, bo byli wtedy w przedszkolu. Przyszli dorośli ludzie, 30-latkowie i nagle dostali taki rockowy ładunek, koncert, tak. Ładunek energetyczny, emocjonalny, bo stanęło przed ich oczami całe dzieciństwo. Okazało się, że odblokowali swoją pamięć, że znali każde słowo w moich piosenkach, więc ja przecierałam też oczy ze zdumienia, bo nie sądziłam, że znają te piosenki. Bo wiesz, jak ktoś mówi, a ja wolę moją mamę, to wiadomo, ale inne... Laleczka z Saskiej Porcelany, wiesz, Moja Planeta, Kolorowe Dzieci, Marzenia się spełniają. Wiesz, to nie są piosenki tej samej popularności, co A ja wolę moją mamę, czy Wszystkie dzieci nasze są. I to był szok. Szok i dlatego przeszło to do historii, bo ludzie do dzisiaj wspominają, że to było coś niesamowitego. Na tym koncercie. Tam była ściana śmierci, czyli ludzie, wiesz, lecą na siebie, ale oczywiście bardzo przyjacielska. Tak się mówi w żargonie heavy metalowym. Było pogo, czyli bardzo spontaniczny taniec. Tak. Tarzanie się w błocie, w kurzu. Tam byli wszyscy. Tam był przekrój całego społeczeństwa. I
Mam nadzieję, że przyjadę jeszcze na ten festiwal z nowymi piosenkami, z nową energią. Staram się, ale jakoś nie udaje mi się tam jeszcze dostać. Natomiast w tym roku, 2 sierpnia, no będzie taki smaczek w koncercie grupy Enej. Już zapraszamy słuchaczy Radia RDC, jeśli będą w pobliżu. Bo to będzie duża scena. Ja będę jednym z gości Eneja. Bardzo im dziękuję za zaproszenie. Ja zaśpiewam jeden ich utwór. No i razem zagramy A ja wolę moją mamę z Lęciakami. Wiesz, to będzie czat. To będzie pogo gwarantowane, kochani, 2 sierpnia Poland Rock Festival. No to my zapraszamy, za chwilę pożegnamy się piosenką. Proszę Państwa, moim gościem była jedyna i niepowtarzalna Majka Jeżowska. Bardzo dziękuję za pozdrawiam, słuchajcie polskich piosenek. Naprawdę warto. Ja żegnam się ze słuchaczami Radia RDC, nazywam się Marcin Nierubiec, a audycję realizował Karol Kowalewicz. Oczywiście do usłyszenia w Radiu RDC.